Szpital w Knurowie. To kolejna placówka medyczna w naszym regionie, która nowoczesny respirator otrzymała w ramach wspólnej akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Caritas Polska wdzięczni medykom. Drugi tej klasy sprzęt medyczny trafi do Knurowa już na dniach. Ogółem dzięki wyjątkowemu przedsięwzięciu wdzięczni medykom 11 śląskich szpitali otrzyma w sumie 30 respiratorów. Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 1 000 000 zł przekazała Fundacja OTSW. Jest to sprzęt idealnie dopasowany do naszego oddziału, ponieważ jest mały, kompaktowy, przenośny, odporny na wszelkie urazy. Będzie potrzebny pacjentom, którzy potrzebują respiratoterapii w ramach pracy i oddziału chirurgicznego, i przyjęcia bloku operacyjnego. Respiratory to sprzęt ratujący życie ludzkie o strategicznym wręcz znaczeniu w dobie pandemii koronawirusa. Z darowizną JSW i Caritas trafiły wręcz idealnie, bo szpital w Knurowie właśnie przymierzał się do zakupu tego typu urządzeń. W tej chwili można powiedzieć, że głównym naszym wyznacznikiem lokalizacji tych szpitali oczywiście był Śląsk, tutaj ta ziemia, gdzie pracujemy. I też tak staraliśmy sobie to rozlokować, także na przykład te respiratory, które się znalazły w Knurowie, wiadomo, mamy tam kopalnię Knurów, Szygłowice, tam są nasi pracownicy, ich rodziny, w związku z tym, jeżeli tylko mogliśmy pomóc, to zrobiliśmy i bardzo nas to cieszy. Przypomnijmy, Jastrzębska Spółka Węglowa od początku pandemii koronawirusa czynnie włączyła się w pomoc służbie zdrowia. W tym czasie JSW wyasygnowała blisko 4 miliony złotych na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków higieny i ochrony osobistej dla służb medycznych. Chciałbym też bardzo mocno, żeby podkreślić tutaj do wszystkich Państwa, którzy kiedyś będziecie w tych szpitalach i będziecie widzieli taką nalepkę Fundacja JSW, to żebyście wiedzieli, że to ci górnicy, przeciwko którym w internecie prowadzone są różne kampanie hejtowe, ci górnicy, którzy są od czci i wiary odsądzani, ci sami górnicy tą ziemię tutaj, te szpitale, te nasze tutaj, małą naszą ojczyznę budują, to oni to wszystko zrealizowali.